bardzo drogie, to rolnicy będą ich mniej kupować. Jeżeli rolnicy ze względu na wysokie ceny nawozów będą ograniczać ich stosowanie, to automatycznie plony będą niższe, no i to będzie podbijało ceny zbóż całej produkcji roślinnej. Tak wylicza Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole. Pamiętajmy, że im droższe zboża, warzywa i owoce, tym droższa będzie także pasza dla zwierząt, a więc przez to wzrosną także ceny mięsa. Zdaniem ekonomistów najgorsza w tej kwestii dopiero przed nami. Kolejne specjalne wydanie Faktur już o 16. Uprawianie pola na nawigacji. Jedziemy z tematem. A widzisz? Co? Siemano, mamy rano. Siemano, z rana. Coś taki czerwony cały i oczy jak Chińczyk, co? Piłeś wczoraj, kurde. Nie tak. Co to, kurde? Weekend był czy co? No weekend, bo dzisiaj mamy poniedziałek. No. Byłem bogaty, kurwa. Proszę pana. Trochę mnie oskubała. Tylko tutaj nie. Co? Kurczak wyglądasz ty. Kurwa, ty mi zawsze na karciku tak rosną. Kurde, trochę oleju trzeba dodać. Kurde. O, szerokim to tak ładnie tutaj rurka jest wystawiona do nalewania tego oleju, a tutaj jeszcze nie pomyśleli, dopiero tam pomyśleli. Miesiu by wiedział, ile to ma procent, to by to łyknął. Pierwszym razem dzisiaj, 7 marca, słaby przymrozek chyba był, w ogóle go nie było, nie no, coś tam było, bo delikatnie ziemia zmrożona, ale bardzo delikatnie. Nawożenie azotowe dzisiaj zostawimy, jutro ma być z rana lepszy przymrozek, to gdzieś na temu kradełka jeszcze polecimy, a dzisiaj tam, gdzie nie skończyliśmy PK, to bierzemy się za kończenie PK. Nie wiem, panie i panowie, jak to będzie dalej, ale z tego, co mi się wydaje, to paliwo może być jeszcze droższe niż jest. Możemy się zdziwić. Nam żaden rząd nie powie prawdy, dlatego że oni nie mogą jako rządzący siać paniki, a i tak lekka panika w wielu sytuacjach się tworzy. No i co? Każdy musi myśleć po swojemu. Nie chciałbym, aby ktoś brał przykład ze mnie, dlatego że ja tutaj nie jestem żadnym wyznacznikiem. Już tak wyszło, że bierzemy pierwszy holist, a on był z tyłu. Tutaj mamy kornkali. Kornkali pójdzie pod buraki. Póki co robimy wszystko tak, jak mamy zaplanowane, czyli działamy, uprawiamy. A czy ktoś od nas to kupi i za ile, to będziemy się martwić później. Jednego kawałka rzepaku nie zrobiliśmy tym PK, dlatego dzisiaj go sobie dosypiemy. Oho! Myliśmy rozsiewacz i otwarte były luśnie. Abyśmy nasypali. No. Zawsze trzeba sprawdzać. Zamknięte, zamknięte.
dużo osób jest nowych na kanale. Także panie i panowie, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. I dużo osób przez to pyta, ile masz hektarów, ile masz hektarów, ile masz hektarów. Ja już nieraz się na ten temat wypowiadałem, no ale wiadomo, nowe osoby tego nie wiedzą. No to mogę powiedzieć oficjalnie, że na własność posiadam 20 hektarów. Naprawdę, nie żartuję. Mam własnościowych hektarów 20. To są moje hektary. I oczywiście uprawiamy więcej. Holist PK mamy uszykowany w rozsiewaczu, gotowy do startu. A ja aktualnie jadę po Kubę, bo to paliwo, które zamówiłem w sobotę po 6,85, jak dobrze pamiętam, to już dzisiaj jest po 7,30 w hurcie. No i tak jak się umówiłem, tak jak ustaliliśmy, to po tej cenie przyjedzie, ale jakby nie było, sprzedawca, od którego biorę, dzisiaj już sprzedaje po 7,30. Jest i Kuba na horyzoncie. No to lecimy do roboty. Siema. Siemano. No właśnie widzę, jak smerw wyglądasz. Nie wiem, przyjść ten. Jak już się wzięliśmy za mycie tych mauzerów, to te, które zostały, a te, które zostały, to już chłopaki Mieciu z Kubą ładnie umyje i postawi w inne miejsce. A ja jadę na drugie gospodarstwo Mateuszowi owiec wrzucić do siewnika. Pojedzie sobie owiec siać. Wrócę, to dopiero będę się brał za rozsiewanie tego nawozu. Bo w międzyczasie, zanim przyjechało paliwo, miałem małe spotkanie biznesowe w sprawie zamówienia środków ochrony roślin na te wszystkie nasze uprawy. Mateusz już dojechał. Co to ma być? Bliźniaków w Waltrze nie ma? Dobra, a powiedz mi, na razie pokurde. Gdzie są bliźniaki? Nie ma. Ja, no kurde, no. Zaraz ważymy, ile to ma, to na 300 miała być, nie? Zobaczymy, to się przesypie. Odciągniemy majtki. O, majtki podciągnięte i dopiero teraz wagę. Teraz wagę i zobaczymy, ile tam jest. Co to jest? Założę ją tak i chuj będzie trzymał, bo nie, 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 nie. Pasek, pasek trzeba wziąć jakiś. No to lipa. 570 kilo w tym worku jest owsa. No to chłopaki trochę za mało nasypali, no ale wagi nie mieli, to nie wiedzieli, jak to waży. No to z Mateuszem trochę dosypiemy i będzie git. Przydałoby się trochę wyżej podnieść, no ale to nie ładowarka. Worki długie i koniec wysięgnika. I musi Mateuszek połopatować troszkę. No i ile tam będziemy mieli? Czy nam się udało? Ile mamy? To dosypujemy tak, nie? Czy damy radę? Z wagą? Tak, chodź jedną odepniemy. To weź lekko opuść. Będzie, będzie stawać? No. Będziemy łopatować, bo nie wiem, czy ta tona 300 do tego siewnika, tego owsa wejdzie. Strasznie lekki.
założyli tą rzekę, byś postawił ten worek na dole i założyli na końcówce igły? No poczekaj no. Daj się pobawić. No nie wejdę za chuj. Kurwa, nie pchaj, bo spadnę. Moją? Czekaj, pamiętam. Ponad 300 i czubaty siewnik. Tak to mnie tu jest. Rano zasypałem rozsiewacz, miałem jechać, no ale podjechałem tu, podjechałem tam. Zaczęliśmy myć te baniaki, przyjechał pan Józek. Zamówiliśmy trochę tych środków ochrony roślin, bo trzeba było, bo to wszystko drożeje. Papierosa wypalił? Jednego. Jednego? No i Mateuszowi pojechałem zasypać ten owiec. Dostarczyli nam paliwo. No i dopiero możemy brać się po godzinie 15 za rozsiewanie nawozów. No przed 15. Kurwa, już na piwo, to trzeba do roboty. No. A dzisiaj, panie i panowie, sypiemy holist na pszenicę zimą po burakach. Tak, tak, opuściłem. Podnieśliśmy sobie kratki do góry, dlatego że nie chciało nam przez te kratki lecieć i pierwszy rozsiewacz było trochę słabo. Także bez kratek siejemy. Się na kracie wszystko zawieszało. Kuba nam fajnie wyjechał dzisiaj z przyczepą na storkówko, oby nie najechał na nic ostrego. Dzisiaj Kuba zdał prawo jazdy na kategorię C. Także Mieciu mówi, że flaszkę musi postawić jeszcze, nie? Dzisiaj? Samochód ma. Zaraz mu powiesz, nie? A ja, no po tego Krępina zajeżdżę. Bartuś do nas przyszedł na pole. Dostał nawozem, bo chciał do ciągnika wsiąść. Nie widzi, że Mieciu ze mną jeździ, kurde, no. Pod słońce, to on mały, to go ma. Nie widział pod słońce, nie? Dobra, nie wchodź, bo on pijany jest. Odejdź na bok. Stań se tu, on pijany jest, zobacz. Bartuś, gdzie się ubrzdyngoliłeś? Co? Gdzie się ubrzdyngoliłeś? Ja nawet nie rozumiem, co ty mówisz. Dzisiaj mi paliwo przywieźli, wszystko wydałem, Bartuś, nie pożyczę ci, no. Choćbym chciał. I kolejny zasyp. I sypiemy. O, Kuba znowu nieprzygotowany. Ja nie wiem, kurde. Co tam, Bartek, jeszcze powiesz ciekawego dzisiaj? Co powiesz? Głośno, co? Gdzie? Znowu w Kisku byłeś? Kurwa, ty się masz dobry. Co? O, kurwa. Znowu coś jakoś to z nimi ojcem dostaje. Jeszcze trochę w rozsiewaczu mamy, Mieciu, ale podjedziemy do Kuby. Został mu na przyczepie ostatni worek. Zasypiemy, niech on już pomału jedzie na bazę. A my sobie dokończymy te cztery ścieżki, nie? Teraz muszę przypomnieć, że on jest dwulitrze. Przypomnij mu. A Bartuś dalej widzę, że jest. Będzie chciał tą dychę, koniecznie. Powiem temu, kurwa, kierowcy. Bartek! Chodź! Chodź, Bartek! Dobra, niech on mu pokazuje, jak nie. No widzę, że właśnie pokazuje mu, no. Co to za piwo leży?
Co to za piwo leży? Mogę wypić? Co? Mogę wypić? Nie znam. Kubuś! Oficjalne gratulacje. Właśnie. Przed uskontrolowaliśmy z Tomkiem. Stawiasz traktor, jedziesz na CPN po blachę, żeby siódemkę. No i dobra, udało się rozsiać na pszenicę ten holizd dzisiaj. To nadrobiliśmy trochę straty. Ale jak to się mówi, wiecie, straty nadrobione, nie? Tak jest, tylko że przyszedł pijany Bartek na pole. Dobra, widzimy się jutro. I siemanko, jesteśmy w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj 8 marca, święto kobiet. Także najlepsze życzenia dla wszystkich kobiet. Oczywiście ten film na pewno pójdzie z opóźnieniem, no ale lepiej późno niż wcale. Tak to wygląda. Tak się złożyło, panie i panowie, że mamy dzisiaj 9 marca, a my wszędzie jeszcze nie posialiśmy pierwszej dawki azotu ze względu na te mokradełka. No ale już dzisiaj próbujemy dalej, aby te wszystkie pola były obsiane. A patrząc na prognozę i tutaj na te łąki, które wam pokazywałem nieraz, tutaj już wody nie mamy prawie. Woda schodzi nie wiadomo jak szybko. Tutaj mamy rów po prawej stronie, z którego też woda bardzo mocno ubyła. Nie pada już chyba 3 tygodnie. A patrząc na prognozy długoterminowe, to ma nie padać do końca marca. Także miesiąc, ponad miesiąc bez opadów jak będzie, no to te pola poobsychają, tylko co dalej, nie? Właśnie. Jak nie będzie padać cały marzec i cały kwiecień? No właśnie. I to, co mówię do was z samego rana, to nie jest jakieś narzekanie, to nie jest jakieś zamartwianie się, to jest po prostu opisywanie rzeczywistości. No jak ktoś odbiera to jako narzekanie, no to powiem wam tak. Obyśmy tylko mieli w obecnej sytuacji geopolitycznej, obyśmy tylko mieli takie problemy, jakie tutaj wam opisuję. Obyśmy tylko mieli takie problemy. Życzę sobie tego i wam też. No i muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że decyzja była taka, a nie inna, bo były 4 punkty na polu takie, gdzie po prostu mnie ściągało ze ścieżki i tam delikatnie odcisnęliśmy swój ślad, że byliśmy. W jednym miejscu troszeczkę więcej zrobiliśmy te kolejny. No i co? Bardzo szybko wychodzi nam słońce. I ten przymrozek, panie i panowie, też bardzo szybko znika. Także mamy codziennie fajnie, że ten przymrozek jest i możemy na te mokradełka wjechać, ale on jest bardzo krótko i musimy się śpieszyć, żeby go wykorzystać. A szczególnie na takich bardzo, bardzo mokrych kawałkach. Niby wody na polu nie widać, ale po prostu jest miękko. Jeszcze mamy jedno pole przężyta do ogarnięcia, ale to już dzisiaj się nie da. Jutro rano. A ja bardzo się cieszę, że nie pojechałem tam opryskiwaczem. Że podjąłem decyzję, że jednak rozsiewacz. Bo jakaś dawka startowa będzie, a po prostu dolejemy tego azotu za 2 tygodnie RSM-em. Bo nawet wcześniej tam się nie da wjechać.
A że pokazują takie temperatury około 17 stopni w cieniu już za tydzień, no to 2 tygodnie i będzie zrobione. No i panie i panowie, mamy następną teleportację. Mamy około godziny 14. Tak jak mówiłem, kończymy jeszcze ten nawóz holist. To co zostało, stwierdziłem, że dosypię na jęczmień hybrydowy Galileo. Jęczmienie są po rzepaku, miałem w ogóle nie sypać tego PK, ale pomyślałem sobie, że po prostu żyta i przężyta nie dostaną tego nawozu. Także idzie ten nawóz na jęczmień i tylko na jęczmień hybrydowy Galileo. Co tu mogę powiedzieć więcej? Dzisiaj mam nadzieję, że jak ekipa do kamieni skoczy, to pozbiera mi jeden kawałek kamieni pola, który uprawialiśmy pod groch. Ja tylko pojadę zrobić tam poprzeczniak po tej pryzmie po burakach. Resztę pola niestety musi jeszcze poczekać, jeśli chodzi o siew grochu, dlatego że tam jest mokro i nie wjedziemy za szybko. Ale ten jeden kawałek bezproblemowo będzie można zrobić. I taka wena mnie wzięła, aby skomentować filmik, który bardzo fajnie przedstawił Eddie na swoim kanale, jeśli chodzi o nawożenie azotem w takich warunkach, gdzie mamy już drugi tydzień przymrozków i tak naprawdę nic te zboża czy rzepaki nie ruszają, stoi to jakby wszystko w miejscu, ale zawsze jest jakieś ale, panie i panowie. Zaraz zakręcę, to się skupię i wam powiem więcej. Jak to wygląda, ta nasza sytuacja? Ano wygląda w ten sposób, że dzisiaj, ogólnie codziennie, mamy te przymrozki nocą, nie małe, bo minus 3, minus 5, minus 2, różnie. Ziemia chwilowo jest zamarznięta na kość, ale tylko chwilowo. Naprawdę słoneczko wychodzi bardzo szybko i bardzo szybko ten przymrozek nam ginie. I teraz w słońcu my mamy nawet 15 stopni, a następny tydzień pokazują w słońcu 7, przepraszam, nie w słońcu, a następny tydzień pokazują w cieniu 17, czyli w słońcu będzie ponad 20 stopni. No i co? I wtedy będziemy sypać tą saletrę, czy ten RSM będziemy lać? Ja uważam, że lepiej podać to teraz wcześniej. Ten azot naprawdę nam w dużych procentach nie ucieknie. On zadziała. Wiadomo, że straty zawsze są i straty zawsze będą, ale uważam, że jak naprawdę przyjdzie nam pogoda bez deszczu do końca marca i początek kwietnia, a nie daj Boże, cały kwiecień znowu nie będzie padać, to co wtedy? Właśnie to jest to zastanawiające, że ja zawsze mówię, każdy orze jak może. Ja nie mówię wcale, że Eddie mówi źle, bo oczywiście rację ma w 100%, ale pogoda steruje tym wszystkim i my po prostu musimy mieć jakąś swoją intuicję i jeszcze patrzeć, jak to technicznie nam wychodzi, bo jak ja na przykład rozsiewam te nawozy na takie raty, że tutaj troszeczkę, tam troszeczkę, wjeżdżałem tam, gdzie się dało i mijały dnie. I ja dzisiaj jeszcze nie dałem wszędzie azotu, bo jeszcze zostało mi 2 takie kawałki, co prawda nieduże, to jest parę godzin roboty. Każdy orze jak może i każdy robi tak jak uważa. Ja uważam, że wersja z termometrem Ediego jest jak najbardziej słuszna. Ale ja bym po prostu nie czekał. Ja bym po prostu nie czekał. Nie wiem, kiedy Eddie nagrywał tak naprawdę ten filmik, bo no, puścił go dzisiaj. Dzisiaj czy wczoraj? Czyli powiedzmy ten 7-8 marca. To 8 marca, wczoraj go puścił. No to już czas, już czas. Jeszcze tak jak mówiłem, patrząc pod względem technicznym, jak to u nas wychodzi, jak wiemy, że na przykład
będziemy ten nawóz rozsiewać 5-6 dni, no to kiedyś trzeba zacząć. Jak ja bym zaczął 8, no to kurde, a tutaj już siewy grochu gonią, uprawy pod buraki, no i inne rzeczy. To jest techniczna sprawa. A druga sprawa właśnie jest taka, że no niestety jak nie będzie nam padać, to ta wilgoć z dnia na dzień ucieka z tego pola. I może być wcale nie lepiej, jeśli chodzi o straty azotu, tylko gorzej, bo ta roślinka zacznie rosnąć, zacznie głodować i zakoduje niestety sobie ten plon, ten słabszy plon. I później można sypać, ile wlezie. Wiadomo, że w tym roku nie będziemy sypać, ale przykładowo później można sobie sypać i niestety tam już plonu nie będzie. Opóźnienie z azotem też jest słabe. Także taka moja refleksja na temat tutaj kolegi Ediego i jego tego filmiku. Każdy orze jak może i każdy musi jakby pod siebie patrzeć, jak to robić. Oczywiście, tak jak mówię, Edi miał w 100% rację, dlatego że no, jeśli jest taka pogoda, no lepiej czasami poczekać, ale mamy dzisiaj naprawdę systemy takie, że patrzymy w tą prognozę długoterminową i oczywiście to nie jest żaden pewniak, może to się wszystko zmienić, ale już mniej więcej jeszcze biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, intuicje itp. itd. no to robimy tak, jak uważamy. Dziękuję Państwu za uwagę. A na tym cytelku już byłeś? Nie, bo przyjadł za portem, patrzę, nie, nie sypie, nie? Zobaczcie, ta dama jest w tym rowie. Bobry grasują, panie Ryśku, tutaj? Jebiście. Ale tamtym roku widziałem, jak ktoś samochodem przyjechał i z klatki wypuszczał na inę. Naprawdę ktoś z klatki wypuszczał? A przyjechał samochodem, klatkę wyjął z bobrem i go do iny wypuszczał. Może to ten świstak, co wiosnę przewiduje? Chce być. Jest takie to kurestwo szkodliwe, a pod ochroną, nie? No da. Panie Ryśku, człowiek też szkodliwy i kurczowo pod ochroną, chociaż patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, no to chyba nie, człowiek raczej pod ochroną nie jest. A jedno, że Putin wyleczył kurwa COVID-a, nie ma delegacji o COVID-zie, widzisz. Nagroda Nobla dla Putina. Panie i panowie, zagadałem się kurczę tutaj na CB Radio z agrofirmą Witkowo. I powiem tak, witamy w kokpicie szerokiego, czyli Massey Ferguson 7718 Dyna 6. No i co? I mamy mandamika i jedziemy uprawiać tam, gdzie były pryzmy po burakach. Tak, tak, znowu. To może inaczej, nie znowu, bo tamte co uprawiliśmy, to tam jest posiane. A jednego pola po prostu nie uprawialiśmy, dlatego że, to znaczy pole jest uprawione, z tym, że po tych pryzmach trzeba poprawić. Chłopaki jadą zbierać kamienie. Jak ja te pryzmy dopieszczę, to pomogę im w tych kamieniach i na tym polu chcę posiać jak najszybciej groch. A resztę pola, tak jak mówiłem wcześniej, niestety musi poczekać. Musi poczekać, dlatego że no, mokro jest, na jednym polu stoi woda, drugie to co, do połowy będę siał, to lipa, poczekam już te 2 tygodnie, trudno, czy może tydzień, jak pokazują te wysokie temperatury, to naprawdę szybko ta woda zajdzie, nie? Momentalnie.
sklepach, bo jeżeli nawozy będą bardzo drogie, to rolnicy będą ich mniej kupować. Jeżeli rolnicy ze względu na wysokie ceny nawozu będą ograniczać ich stosowanie, to automatycznie plony będą niższe, no i to będzie podbijało ceny zbóż całej produkcji roślinnej. Tak wylicza Jakub Olipra, ekonomista banku Crédit Agricole. Pamiętajmy, że im droższe zboża, warzywa i owoce, tym droższa będzie także pasza dla zwierząt, a więc przez to wzrosną także ceny mięsa. Zdaniem ekonomistów najgorsze w tej kwestii dopiero przed nami. Kolejne specjalne wydanie faktu. Ustawiamy nawigację zdalnie. Jak widać, ja tutaj nic paluszkiem nie dotykam. Pan jest około 300 km ode mnie i ustawia wszystko tak jak trzeba. No i za chwilę zobaczymy, czy to funkcjonuje tak jak trzeba, czy trzeba będzie jakieś dodatkowe systemy jeszcze dołączać. Za chwilę się okaże. Ustawianie nawigacji jak na razie się powiodło. Fajnie idzie, prościutko. Nawigacja działa. Zobaczymy jak dalej. Na pewno jeszcze będziemy się tutaj z panem widzieć, który mi tą nawigację montował, bo jeszcze będziemy robić jakby pewne udoskonalenia tego całego systemu, bo czasami bywa tak, że po prostu rozłączy mi się gdzieś, jak krzywo jest. Jeszcze jakieś małe udoskonalenia będą robione. Jak to się wszystko uda, to na pewno wszystkim opowiem. No i co? Póki co tablet chuj wi, ale nawigacja działa. Jeśli ta nawigacja będzie działać tak jak w tej chwili, jak na tym poprzeczniaku, to naprawdę będzie dobrze. Panie i panowie, słyszeliście przed chwilą w radiu tego specjalistę z Crédit Agricole, który mówił, że jak nawozy drogie, to rolnicy kupią ich mniej, to wszystko będzie drogie, żywność w sklepach będzie bardzo droga. I zobaczcie jak to jest, jak my już o tym mówiliśmy pół roku temu, jak nawozy kosztowały 3000, gdzie to było no, w niektórych przypadkach nawet dużo więcej, bo prawie po 4 tam dochodziły ceny mocznika. Dlatego my już o tym mówiliśmy, że będzie wszystko bardzo drogie i że kupimy tych nawozów mniej. To zobaczcie, musiały nawozy podrożeć do 6000, musiała do tego się włączyć wojna na Ukrainie, aby specjaliści z banków zaczęli dopiero o tym mówić. Ja nie słyszałem takich opinii wcześniej w radiu czy w telewizji, naprawdę. Który ma ogromny wpływ na decyzje Rady, w kolejnych miesiącach będą kolejne podwyżki. Dzisiaj polski złoty istotnie się umocnił również po tym, jak profesor Glapiński uspokajał, że fundamenty polskiej gospodarki są silne. Od początku konferencji, czyli od 15, dolar potaniał aż o 10 groszy. Kosztuje teraz 4,29, euro w dół o 7 groszy, kosztuje 4,75. Wjechałem sobie tutaj na pole, 4,63. Uszykowane pod buraki, gdzie ostatnio chłopaki troszeczkę kolej narobili. No przy okazji po drodze poprawię te niektóre przejazdy, które są głębokie. Nie wszystkie takie są. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dojeżdżamy do tego miejsca, gdzie Kuba tutaj 36,50 się zakopał. Mam nadzieję, że ja się dzisiaj nie zakopię. W dalszym ciągu tutaj troszeczkę jest brejka. No, tutaj Fergusonem próbowałem zakręcić, jak po niego przyjechałem. I tak samo kolejny wyrżnąłem. No ale dzisiaj to wyrównamy, będzie dobrze. A, tego kamienia nie zabrali, no nie zabrali w tym błocie, kurde. Także co?
myślę, że troszeczkę już materiału się uzbierało. To się uda skleić jakiś fajny filmik. A czy fajny, to już wy ocenicie. Także co, panie i panowie, standardowo. Pamiętajcie oczywiście zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie.